Witajcie, kochani. Nazywam się Michał Gorgoj. Mam zaszczyt razem z żoną gościć dzisiaj u Was. Przyjechaliśmy do Was prosto z nieba. Nie zamierzam dzielić się z Wami intelektualnym kazaniem. Bardziej chciałem zadać Wam i sobie kilka pytań. Pytań, które uważam, że z pozoru są dosyć proste. Ale chciałbym w tych pytaniach, abyśmy weszli wszyscy razem troszeczkę głębiej. Chciałbym zadać takie pytanie sobie i Wam, każdemu z osobna. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Kim On jest? Kim dla Ciebie? Tak naprawdę. Kim jest Jezus? Wiecie, jeśli macie swoje Biblię, to możecie je otworzyć na Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. Chciałem zatrzymać się na krótkim fragmencie od 13 do 18. Ja go przeczytam. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. A oni mówią: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej obodze zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Wiecie, dla mnie to jest w ogóle bardzo ważne pytanie. Kim osobiście jest dla mnie Jezus? Ja sobie je często zadaję. Sprawdzam miejsce, w którym jestem i jak na ile On jest istotny w moim życiu. Kiedy porozglądacie się dzisiaj dookoła, włączycie sobie programy historyczne, posłuchacie sobie innych religii, muzułmanów, Jehowy, tak naprawdę Jezus historyczny, czyli Jezus jako człowiek żyjący, chodzący po ziemi, On nie jest kwestionowany. On nie jest kwestionowany przez większość wyznań, przez większość doktryn i poglądów. Nikt nie kwestionuje tego, że był. Natomiast moje pytanie dzisiaj jest: za kogo my, chrześcijanie, uważamy dzisiaj Jezusa? Za kogo? Czy jeśli oddałeś Mu swoje życie i ustanowiłeś Go swoim Zbawicielem, czy Jezus jest dzisiaj dla Ciebie Zbawicielem? Czy jesteś Panem? Ja Cię pytam teraz nie o slogany. Wejrzyj w siebie. Wejrzyj w swoje życie. Wejrzyj w swoje serce. Pytam Cię, czy poddałeś Mu wszelkie obszary i dziedziny swojego życia? Czy zaprosiłeś Go tam, aby realnie panował? To nie jest pytanie, czy chodzicie do jednego czy drugiego kościoła. To nie jest pytanie o żaden uczynek. To jest pytanie, na ile każdy z nas oddał pałeczkę przewodzenia w swoim życiu i prowadzenia Bogu. Bardzo często możemy to zaobserwować. Wiele ludzi, szczególnie w zgromadzeniach, krzyczy, woła: tak, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Ale ja się pytam realnie. Kiedy zaglądamy swoje życie, kiedy zaglądamy w różne sytuacje, czy On rzeczywiście jest Panem naszego życia? To jest w ogóle bardzo mocne objawienie, które Szymon Piotr dostał. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I co mu odpowiedział Jezus? I na tym objawieniu, że Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym, ja zbuduję Kościół swój. Kościoła,
nie możemy budować na prawdziwego Kościoła na Jezusie historycznym. Czy uznaliście w swoich sercach, że Jezus jest Chrystusem? I czy realnie panuje w waszym życiu? Wiecie, bo to pytanie ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Przed chwilą śpiewaliśmy. To tam na Golgocie wykonało się. Umarłeś Jezu zamiast mnie. Czy ty w to wierzysz? Czy ty w to realnie wierzysz? Czy twoje życie potwierdza to, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty? Wiecie, dzisiaj jest dużo teorii, natomiast ja chcę widzieć w swoim życiu, że krzyż i wymiana krzyżowa, to wszystko, co stało się na krzyżu Golgoty, to jest centrum mojego życia. Ja wokół tego chcę budować. Wiecie, bo Jezus bez krzyża, Jezus bez krzyża Golgoty, to jest jedynie Jezus historyczny. Dzisiaj, tak naprawdę, kiedy my w swoim życiu, w swoim praktycznym życiu, każdego dnia, krok po kroku, kwestionujemy wymianę krzyżową, czyli tak na przykład, kiedy godzimy się na chorobę, kiedy godzimy się na biedę, kiedy nie mamy pewności zbawienia po tym, jak oddaliśmy Mu swoje życie. Kiedy my nie postrzegamy siebie jako nowe stworzenia, to wiecie, w moim osobistym odczuciu, to my realnie wtedy plujemy na krzyż. Plujemy na krzyż. Bo znaczy, że to, co wykonało się na krzyżu Golgoty, nie ma w naszym życiu wartości. Nie ma znaczenia. Wiecie, ja w ogóle kocham Jezusa, w ogóle uwielbiam prawdę. Wiecie, kiedy On przyszedł do mojego życia, On przyszedł do mnie jako prawda. I ja wiem, że tak naprawdę, kiedy ja zadaję sobie te pytania, kiedy ja na nich staję, ja mogę realnie iść dalej i realnie iść głębiej. Ewangelia jest mocą. Ewangelia jest mocą. Wymiana krzyżowa jest mocą. Z krzyża Golgoty płynie moc. Dzisiaj Kościół może z tego czerpać. Może realnie z tego czerpać. Ale to są bardzo proste pytania. To nie są pytania filozoficzne. Wiele osób z was uczyło się w różnych miejscach, kościołach i tak dalej. Ale ja się pytam, spójrzmy w siebie. To jest bardzo ważne. Czy ja dzisiaj wierzę w to, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty rozchorował się wszelkimi chorobami, abym ja mógł być dzisiaj zdrowy? Czy ja wierzę w to, że w Jego ranach i sińcach jest moje uzdrowienie teraz, że już jest? Czy ja wierzę w to, że Jezus Chrystus stał się tam ubogi, abym ja został ubogacony Jego bogactwem? Czy ja w to wierzę? Czy ja tak żyję? Czy ja wierzę, że tam została pokonana śmierć? Że jesteśmy zjednoczeni z Ojcem? Zjednoczeni z Ojcem. Czy ja dzisiaj wierzę, że jestem w pełni zaakceptowany? Nie wstydzę się, bo jestem zaakceptowany. Ojciec mnie zaakceptował. Wiecie, to są proste pytania, ale jakże ważne. Ja chcę was dzisiaj zachęcić. W ogóle chcę was zachęcić, abyśmy w ogóle szli w takim kierunku, w stronę prawdy i bardzo praktycznych rzeczy. Bardzo praktycznych rzeczy. Jezus realnie poszedł na krzyż. Jezus realnie oddał swoje życie dla nas. To od nas dzisiaj zależy. Od nas. Od nas dzisiaj zależy. Czy czerpiemy z tego moc? Bo tak jak śpiewaliśmy, to tam na Golgocie wykonało się. Tam jest źródło naszej mocy. Tam jedna wielka, nieskończona miłość. Ten, który był bez grzechu,
miłości na krzyż. Abyś Ty mógł dzisiaj panować nad każdą chorobą, nad każdym problemem. Abyśmy nie musieli się bujać po psychoterapeutach, po problemach. Abyśmy wstawali i powiedzieli: ja panuję w imieniu Jezusa! Panuję nad problemem! Panuję! To jest moje dziedzictwo. Jestem dzieckiem Bożym. Nie muszę na to zasłużyć. Mam to z łaski za darmo, ale to mam. Staję na tym. Wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. Staję na tym. Jestem tego pewien. Kocham budzić się z pewnością, że należę do Ojca. Wiecie, nigdy nic nie dało mi takiego bezpieczeństwa, takiej siły, jaką czerpię z tego, że budzę się i wiem, że jestem jedno z Ojcem i On jest ze mną. Nie boję się. Ale te pytania mi towarzyszyły. Ja, wiecie, nie mam zgody w swoim własnym życiu, dlatego do Was o tym mówię. Nie mam na pół prawdy. Kiedy zaczynamy zadawać sobie niewygodne pytania, nasza dusza często się broni i próbuje się usprawiedliwić. Ale kiedy czujesz, że w jakiś z tych tematów byłeś w kompromisie, spokutuj dzisiaj. Znaczy, odwróć się od tego. Odwróć się od tego i weź realnie moc. Moc, która płynie z krzyża. Chciałbym w ogóle powiedzieć chwilę też na temat istoty powołania. I jakbyśmy mogli otworzyć Ewangelię Mateusza w 4 rozdziale. Zostajemy w Ewangelii Mateusza. Powołanie pierwszych uczniów od 18 do 22. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci. Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swojej sieci, powołał ich, a oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za mną. Wiecie, w ogóle w tym powołaniu i jest jedna bardzo prosta rzecz, która bardzo często jest tak teologicznie, intelektualnie rozprawiane. Jest proste pytanie. Czy pójdziesz za mną? Czy tego chcesz? Czy pójdziesz za mną w swoim życiu? Czy ustanawiasz mnie realnie swoim Panem? I pójdziesz za mną? Czy oddasz mi ster, abym ja Cię prowadził? Zobaczcie, Jezus kiedy przychodzi, On nie mówi. On w ogóle nie reklamuje tego, co będzie. On im nie zachwala. On ich nie przekonuje. Doskonały Bóg, nieskończona miłość, przychodzi i zadaje pytanie: czy pójdziesz za mną? Czy pójdziesz za mną? Nie obiecuję im punktów za uwolnienia, za uzdrowienia. Nie jest to jakiś program lojalnościowy. Czy pójdziesz za mną? Istota tego pytania. I chyba, znaczy, to jest takie proste, tak? Po prostu, czy pójdziesz za mną, ale z drugiej strony aż. Czy pójdziesz za mną? I odpowiedź uczniów, co oni zrobili? To tak często, wiecie, czytamy i tak się rozpędzamy nad tym. To jest takie wydaje oczywiste. Ale tam jest napisane, że oni porzucili wszystko. Porzucili wszystko. I poszli za nim. W ogóle ja uwielbiam takie fragmenty, bo one pozwalają mi spojrzeć w ogóle, czym jest wiara. Czym jest realne zaufanie. Co to znaczy ufać? Jest odpowiedź. Porzucili wszystko. Dostali proste pytanie. Czy któryś z nich wiedział coś więcej? Wiedział jakiś koniec? Czy oni? Nie. Oni dostali pytanie. Czy pójdziesz za mną? Odpowiedzieli na to pytanie. Porzucili wszystko. Porzucili wszystko. Wszystko, co
sobie bardzo często. Czy jestem gotowy dzisiaj uznać wszystko za bezwartościowe śmieci? Czy jest coś, co by mnie trzymało? Wiecie, i to tak fajnie się teoretyzuje. Mieliśmy 2 lata temu taką sytuację z żoną, że ja wcześniej byłem taką osobą, która bardzo mocno realizowała się w systemie finansowym tego świata. Byłem wspólnikiem dużej kancelarii prawniczej. Zarabiałem duże pieniądze. Wróciłem się. Zacząłem poznawać Boga jako świętego, czystego, doskonałego. Stwierdziłem, że w ogóle inaczej już nie potrafię, nie będę żył. I szedłem za nim dalej. Ale przyszedł taki moment, że miałem do podjęcia ważną decyzję. Już mówiłem, idę Boże za Tobą na 100%, ale kiedy podejmowałem akurat ja wtedy decyzję, że zostawiałem jakąś część zawodową i biznesu za sobą, dusza zaczęła się odzywać. Zaczęła zadawać pytania. Nagle mogłem zweryfikować, gdzie realnie jest moje poczucie bezpieczeństwa. Można stać i krzyczeć: Jezus, jesteś moją siłą. Jezus, jesteś moim bezpieczeństwem. Ale czy nasze życie to potwierdza? Czy nasze życie to realnie potwierdza? Bo ja wtedy zobaczyłem, że są rzeczy, których się boję. Że powiedzmy, nagle te finanse jednak mają jakąś wartość, a może w nich jest poczucie bezpieczeństwa. Ale ja kocham takie sytuacje. Wiecie, ja w ogóle bardzo często o tym mówię. Ja uwielbiam obierać siebie, jak swoją duszę, tak jakby z cebulki. Dojść do jądra, bo ja wtedy mogę uznać. Ja uznaję to i wtedy jestem w stanie realnie wziąć autorytet. Jestem w stanie wziąć autorytet nad tą sytuacją. I lęk znika. Ale to są takie praktyczne sytuacje, kiedy my weryfikujemy, czy my wierzymy Bogu. Czy my Mu ufamy. Czy my Mu ufamy. To pytanie pójdź za mną. Wiecie, to jeszcze się podzielę taką jedną sytuacją. My w kościele w Warszawie w zeszłym roku modliliśmy się też, akurat w środę mamy spotkania wstawiennicze i mieliśmy takie pragnienie grupą osób, żeby mówić do ludzi jak na stadionach, takiej ilości osób. Tak po ludzku w ogóle nie było takiej możliwości, tak? No jest nas jakaś grupa osób, modlimy się tak, chcemy docierać, wziąć takie pragnienie i stajemy w tym. Stajemy tą modlitwę zgody jako Kościół. Ja wiem, że tak się to Stadion Narodowy, największy w Warszawie, 50 tysięcy mieszkańców. Wiecie, i niezależnie od tego, jak stoimy sobie w wierze, działamy, planujemy kolejną ewangelizację. Zaplanowaliśmy ją akurat w Juvenalia pod Uniwersytetem w Warszawie, pod ramą Uniwersytetu. Stwierdziliśmy, że jak będą przychodzić studenci, to będzie duża grupa osób, będzie do kogo głosić Ewangelię. Po czym nagle się okazuje, że znaczy w ogóle nie wiedzieliśmy, że przychodzi największa manifestacja KOD-u. 120 tysięcy ludzi. I stoimy sobie na podejście. Mamy możliwość mówienia do 120 tysięcy ludzi, którzy przechodzą przez kilka godzin Ewangelii, gdzie nie ma fizycznych możliwości w ogóle zgrupowania takiej liczby osób, nie organizując i wynajmując im stadionu. Ale chcę wrócić do tego pytania, od którego wyszedłem, bo ja rozumiem też istotę tego pytania. Tam, kiedy stałem, Duch Święty zapytał mnie, czy chcesz dotrzeć do tych ludzi. Ja powiedziałem, że tak. I to, co usłyszałem, to było: pójdź za mną. Nie mam pojęcia jak. Nie wiem. Idę przez wiarę każdego dnia. Musiałem nauczyć się w ogóle też, wiecie, żyć z wiary. Częścią z was się dzieliłem wcześniej, część nie. Ja miałem taki umysł intelektualny. Ja w ogóle budowałem sobie rachunek prawdopodobieństwa na różne scenariusze. Zarządzałem dużą firmą i tak naprawdę zawsze miałem plan A, B, C i co kiedy się ziści. Dla mnie to było nowe. Nauczyć się żyć z wiary. Nie widząc końca. Kiedyś uważałbym to za niebezpieczne. Dzisiaj w ogóle nie chcę już inaczej. Dzisiaj kocham to, że nie widzę końca. Kocham to. To jest cudowne. Cudowne. Ale rozumiem, że jest to tylko możliwe wtedy, kiedy jest realne zaufanie Bogu. Jeśli tego zaufania nie ma, byłaby luka, byłby strach. Ja się dzisiaj nie boję.
I to życie zmiany mnie bardzo, bardzo nakręca. Bardzo nakręca. Zostaniemy jeszcze w Ewangelii Mateusza. Jeszcze chciałem jeden fragment, żebyśmy sobie przeczytali. Ewangelii Mateusza od 19 rozdział, od 16 do 22. To też historia, którą bardzo często się przytacza. Ja bym chciał też troszeczkę inaczej na nią spojrzeć. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mądrze: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówił: O których? A Jezus rzekł: Ty, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówił mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoś mi jeszcze nie dostaje. I rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. To bardzo często jest przytaczane na zasadzie tego, że bogatemu trudno wyjść do królestwa i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę jest to odnoszone do kwestii pieniędzy. To, co mnie w ogóle dotyka w tym fragmencie, gdyby sparafrazować słowa, które powiedział Jezus, to porzuć wszystko, co masz, a potem przyjdź i mnie naśladuj. W jego przypadku były to pieniądze. Często nasze dusze są bardzo podatne w swoich poglądach, doktrynach, które nic nie mają wspólnego z prawdą. Co chciał zrobić ten młodzieniec? Ja to w ogóle przyglądałem się temu. On chciał wypełnić jakieś prawo. Chciał zrobić jakiś kolejny uczynek. Coś zrobić dobrego. Żeby sobie zasłużyć. Jezus wiedział to rozmawiając. I kiedy realnie powiedział mu to, co jest istotą, porzuć to wszystko. Zostań. Chodzi na ślady. Okazało się, że to, co wszyscy z zewnątrz mogliby podziwiać, tak, to byłby zapewne bardzo religijny człowiek, bardzo porządny obywatel, który nie wiedział, jak się zachowywać w synagodze i wszędzie, i był miły i uprzejmy. Ale w Królestwie wszystko jest dostępne przez wiarę. A wiara to pewność. Nie chciał porzucić wszystkiego. Zrobiło mu się spokój. Nie ufał Bogu. Nie ufał. Chciał jakiś substytut. Coś wstawić. Wiecie, ja w ogóle obserwuję to bardzo często, że Kościół boi się wierzyć. Kościół chce znaleźć jakiś plan B. Coś zrobić, jakoś ominąć. Wszystko w Królestwie jest dostępne przez wiarę. Wszystko, wiara to pewność. Nie można to mylić z nadzieją. Pewność. Hebrajczyków 11:1. Wiecie, i to ja przeżywałem osobiście też te rzeczy, kiedy na przykład pierwszy raz miałem wyjść i głosić na ulicy Ewangelię. Okazało się, jakże jestem bogaty w swój wizerunek. Jaki on jest dla mnie istotny. Co pomyślą ludzie? Jak zostaną odebrane? Słuchaj, przecież ty generalnie chodzisz mocno w garniturze. Może dla ciebie jest przewidziany ten inny w ogóle plan ewangelizacji. Bzdura. Lęki? Lęki, jeszcze raz lęki. Bogata dusza. Nie w to, co potrzebne. Uwielbiam to pytanie, wiecie, zadawać je sobie. Jak wiele jestem w stanie zostawić dla Jezusa? Czy jestem w stanie moje życie budować na relacji z Nim? Na wierze? Niego
na wieżę w zakres wymiany krzyżowej. Realnie, realnie żyć z tym. Gdybyśmy jeszcze przeszli do Ewangelii Łukasza, do 5 rozdziału, ja przeczytam. Jeśli macie Biblię, to jest 5 rozdział, 8 werset. Łukasza, również ten fragment, który opisuje powołanie pierwszych uczniów i ta odpowiedź Szymona Piotra, który mówi: odejdź ode mnie, bo Panie, bo jest człowiek grzeszny. Spotkanie z prawdą, z doskonałym Bogiem, prowadzi do pokuty. Najpierw przychodzi przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, tak? To jego słowo, odejdź ode mnie, bo człowiek grzeszny. Ale Jezus jest rozwiązany i on kawałek dalej udziela tej odpowiedzi. Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się, chodź ze mną. Jestem prawdą. Jestem rozwiązaniem. Natomiast Jezusowi nie chodzi tylko i wyłącznie o słowy. On realnie chce nas prowadzić w naszym życiu. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, tak jeszcze troszeczkę będę się posługiwał kilkoma fragmentami. Myślę, że one mają tutaj połączenie istotne z tym, o czym mówiłem. Dalsza rozmowa Jezusa z uczniami po odejściu bogatego młodzieńca, 19 rozdział od 27. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: zaprawdę opowiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę, dla imienia mego 100-krotnie tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Wiecie, to jest w ogóle... Kiedy ja zacząłem sobie tak naprawdę analizować tą obietnicę, stwierdziłem, że wow, chyba trudno o mocniejsze. Na dzień dobry, na wejściu życie wieczne. Tak na start. Ale później jest tak. Każdy, kto by opuścił, 100-krotnie tyle otrzyma. Ile zostawimy, 100-krotnie tyle otrzymamy. Nie lubimy takich rzeczy. Ludzie tego nie lubią. Byśmy chcieli dostać, siedzieć, żeby coś jakby wypłynęło. Ile zostawimy, na ile zaufamy. Na ile zaufamy, bo to zostawimy. To jest na ile zaufamy. To nie zawsze musi oznaczać, że my się mamy rozstać. To jest zaufanie, poddanie się realne Jemu. Ale to tak działa, bo nie ma innej drogi. Dla mnie to jest cudowna obietnica, która daje mi ogromną siłę. Wierzę w Jego słowo. Wierzę, że on jest prawdą. Wierzę, że On jest prawdą. Kiedy On mówi: chodź za mną. Nie patrz na to. Nie patrz. Tam ci powiedzą to, tam ci powiedzą to. Nie patrz na okoliczności. Chodź za mną. Stokroć tyle otrzymasz. Idę. Chociaż dusza krzyczy, nie wiem, gdzie idę. Nie wiem, gdzie idę, co tam będzie. Nie wiem, nikt nie wie. Nikt z nas do końca nie wie, bo to jest życie z wiary. Nie wierzy w to, że możemy znać jakby koniec, bo to już by nie była wiara. Aby żyć z wiary. Żyjemy z wiary w wiarę. Krok po kroku. Ale ta obietnica dla mnie jest bardzo mocnym napędem, takim silnikiem. Idę. Ty jesteś ze mną. Idę, zostawiam. I biorę autorytet nad duszą. Bo to też jest bardzo ważne z takiego praktycznego punktu widzenia. Przecież z chwili Nowego Narodzenia, tak, w naszym duchu, tak,
Jesteśmy święci, mieszka Duch Święty, ale nasze dusze, przecież one ciągle wymagają poświęcania, brania autorytetu nad ich przyzwyczajeniami, nad instynktami samozachowawczymi, które do tej pory miały. Nie należy się tego bać. Należy stanąć w pozycji ducha i powiedzieć: mój ojciec mówi, że mam iść. Więc duszo, zamilcz. Zabraniam się bać. Zabraniam się mówić w tej sprawie i krok wiary. No bo wiara bez uczynków i krok wiary. I krok wiary. W taki sposób w swoim życiu biorę też autorytet nad duszą. Przychodzę w kolejne obszary, tak jak Duch Święty prowadzi. Dusza się już przyzwyczaja, że nie będzie jej lekko. Jeszcze może fragment z Ewangelii Jana. Ewangelii Jana. Dwa krótkie fragmenty z 20 rozdziału. 21 werset. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Ludzie często wzdychają, jak rozmawiam z nimi, zastanawiają się: ja nie wiem, do czego jestem powołany, ja nie wiem, ja nie widzę, nie słyszę. Generalnie uważam, że czas zaczynać od początku. Od początku, czyli odpowiedzi na to pytanie. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Czerp ze mnie. Ucz się. Żyj ze mną. A następnie ja posyłam was do ludzi, do świata. Ale pójdźmy za nim. Idźmy za nim realnie. Nie religijnie. Realnie. To tak jak wielkie posłanie w Ewangelii Mateusza, może nie będę tego czytał. Idźcie i czyńcie uczniami, tak? Żeby iść i czynić uczniami, najpierw samemu trzeba zostać uczniem. Trzeba zostać uczniem, czyli trzeba tak naprawdę mieć nauczyciela. Mieć Pana. A później iść i czynić uczniami. Bo on, jak powiedział, jest z nami aż do skończenia świata. Bez względu na to, co były jakiekolwiek okoliczności. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 35 werset. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ja jestem chlebem żywota. To były słowa, które zgorszyły wielu Żydów wtedy, kiedy Jezus je wypowiedział. To było dla nich za dużo. Część z nich opuściła wtedy Jezusa. Ja zastanawiam się, jak dzisiaj Kościół do tego realnie podchodzi. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Teraz ja zacząłem sobie patrzeć, czyli kiedy ja się troszczę, kiedy ja się boję, co ja będę, czy ja będę miał co jeść, czy ja będę miał co pić, czy ja się zastanawiam nad takimi rzeczami, to ja nie wierzę. Ja nie wierzę w to słowo. Ja nie przychodzę realnie do niego. Ja albo nie wierzę w tą obietnicę, albo nie przychodzę. Bo on jest prawdą. A on mówi: jestem chlebem żywota. Jeśli przychodzisz i czerpiesz ze mnie, nie będziesz głodny. Nie będziesz pragnął. Jestem twoim zaopatrzeniem. Dalej w siódmym rozdziale. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Kto wierzy we mnie, tak jak powiada Pismo. W ten sam sposób. A wiara jest pewnością. Kiedy wierzymy w to,
Mało tego, że ten chleb żywota, który jest zaopatrzeniem dla naszego życia, że nigdy nie będziemy pragnąć, nigdy nie będziemy łaknąć, kiedy przychodzimy do Niego i wierzymy w Niego, tak jak powiada Pismo, to wyleją się z nas wielkie strumienie wody żywej. To są strumienie wody żywej, których nie jesteśmy w stanie zatrzymywać tylko dla siebie. One popłyną. One popłyną. I one są odpowiedzią dla tego świata. Ja w ogóle wierzę w bardzo praktyczne życie chrześcijańskie. Wierzę, że najlepszym świadectwem jest nasze życie, nie poglądy. Kiedy możemy powiedzieć do drugiego człowieka, przyjdź, zapraszam Cię do mojego życia, poglądaj, zobacz Chrystusa w moim życiu, zobacz, jak On działa, popatrz, zapraszam Cię. My prowadzimy tak naprawdę od swojego domu. Nas wiele ludzi może przyjeżdżać, mamy też spotkania grupy domowej. Ja w ogóle nie mam takiego żadnego miejsca, żadnego takiego elementu, który chowam. Ja postanowiłem brać autorytet nad swoją duszą. Postanowiłem ją uświęcać. I postanowiłem nieść świadectwo i pominąłem. Tak więc, kochani, podsumowując to, co chciałem powiedzieć, chciałbym, aby zachęcić Was, aby każdy zadał sobie to pytanie, tak naprawdę, nie dla innych, dla samego siebie, odpowiedzi czystości, czystości serca, stanu aktualnego. Kim dla Ciebie jest dzisiaj Jezus Chrystus? Kim On jest? Dwa. Czy realnie wierzysz w krzyż? Wiecie, nie chodzi o drogi krzyżowe intelektualizowanie. Czy wierzycie, że z krzyżem płynie moc do waszego życia? Że jest wasze uzdrowienie, jest wasze zaopatrzenie. Czy w to wierzycie? I trzecie pytanie. Zadaj sobie dzisiaj. To są pytania dla każdego z nas indywidualnie. Co jesteś w stanie dla Niego zostawić dzisiaj, realnie? Jak reagujesz, kiedy słyszysz? Pójdź za mną. Zanim będzie dzieliła się z Wami moja żona, jeśli ktoś z Was odczuwa teraz, że ma takie przekonanie, że skutek błędnej decyzji czy jakichś kompromisów rzeczywiście ten Jezus był bardziej Jezus historyczny, jakiś w jego życiu, jakiś rytuał, jakieś przyzwyczajenie, ale chcesz spokutować tego w tym momencie i chcesz przywrócić tą pierwszą miłość do Niego jako do Pana Zbawiciela, to chcę się modlić teraz do siebie tylko w tej sprawie. Jeśli tak, masz to być duszą.